Serdecznie witamy wszystkich hodowców i tak jak obiecywaliśmy, prosto od Dominika Palarskiego, u którego byliśmy wczoraj, pojechaliśmy do miejscowości Łęknica, do kolegów Łepuch. Tutaj widzimy na pierwszym planie po prawej stronie Krzysztofa, a tam popijający kawę w tle kolega Ireneusz. Tutaj dzisiaj odbywa się lot, jest to lot z odległości, tutaj więcej nam powie może kolega Ireneusz czy Krzysztof, kto będzie mówił? Krzysztof. To Krzysztof nam powie o locie. Dzień dobry, witam tutaj wszystkich hodowców. Dzisiaj czekamy na lot z miejscowości Pejne. To jest ponad 300 km. Gołębie zostały wypuszczone za 29 ze względu na to, że była mgła. Pejne to miejscowość w okolicach Hanoweru, to tak bardziej dokładnie. I wystartowało naszych gołąbków z oddziału 3570 sztuk. Czyli to jest dość duża ilość, a o lot się odbywa z jakiej odległości jeszcze raz? To jest około tak, 300... średnia odległość 315-330 km. Wśród tych gołębi 3570 sztuk, to jest ile waszych? Naszych, my wkładamy dwie drużyny. Jedna drużyna to składa się z Łepuch, Ireneusz, Krzysztof, Dorota, a druga drużyna to córki nasze lecą, Justyna, Renata. W tej drugiej drużynie są same roczniaki, także druga drużyna włożyła 42 sztuki, a my włożyliśmy 106. Czyli około 150 gołębi jest waszych w tym. Dokładnie. Tutaj gołębie są teraz w locie, mamy godzinę około chyba 11.30. Trzecia godzina prawie lotu. Tak, o której będziemy się tak mniej więcej spodziewać? No dzisiaj troszeczkę może być wolniejszy lot, bo wiatr mają przeciwny, chociaż pogoda jest piękna. Tutaj, ale przepraszam, teraz... tak przerwę chwilkę, o zobaczmy koledzy, niebo, piękne niebieskie niebo, praktycznie żadnej chmury nie ma, lekko wieje wiatr, ale tak jak kolega Krzysztof wspomniał, tam w miejscu wypuszczenia była mgła. Może być tak nawet do 5 godzin lotu, bo robi się coraz cieplej i wiatr przeciwny mają gołębie, także lekko nie będą miały. No i widzi się, jak lecą gołębie na Polskę, to nisko lecą i nie mają takiego tempa, także zanosi się, że wolny będzie lot, nie będzie szybki. Tutaj, kiedy jechaliśmy wczoraj, po drodze akurat przed samą Łęknicą, natknąłem się na samochód transportowy do przewozu gołębi, właśnie wasz tutaj z oddziału. To była ta sama kabina, która z tego co widziałem, była w zeszłym roku na Barcelonę wiozła gołębie, tam do Worweltem w Belgii, tak? Super kabina. Super kabina, ale teraz ona miała też jeszcze przyczepę, tak? Tak, to też jest wszystko nowe. Wszystko zrobione. Tutaj nowe. Cały zestaw nowy mamy. Rozumiem. Teraz tutaj będziemy oczekiwać przylotu gołębi, a w międzyczasie porozmawiamy jeszcze tutaj z kolegami, to za chwilkę, o tych lotach z Barcelony, no i o tym, co tutaj się w hodowli w tym roku też dzieje. Ta kabina i przyczepa jest zamówiona na Barcelonę. Gdzieś gołębie na Barcelonę. Dobrze. Także pojadą w pięknych warunkach. Tutaj zobaczmy jeszcze, tak wyglądają tytułem przypomnienia gołębniki u kolegów Łepuch. Także sobie tutaj teraz posiedzimy, będziemy obserwować, a mamy ładną pogodę, my tu siedzimy w cieniu. Także są takie idealne warunki do obserwacji tego, co tu się w gołębnikach dzieje i no oczywiście tych gołębi przychodzących z lotu. Także na razie dziękuję, a my będziemy czekać na przylot tych gołębi. Czekając na przylot gołębi, mamy akurat możliwość porozmawiać tutaj z kolegą Krzysztofem i Ireneuszem o tym, co nowego w ich hodowli tutaj się dzieje. W zeszłym roku tutaj dużo czasu poświęciliśmy w prezentowaniu, jak prowadzone są gołębie tutaj w hodowli u kolegów, a w tym roku zapytamy się, czy jakieś nowości może są wprowadzone. Tutaj może o tym, co się w hodowli dzieje, bo w zeszłym roku tak właśnie tutaj się dowiedzieliśmy od kolegów, że mają taki podział jakby, jeden się jednymi rzeczami zajmuje, drugi innymi. Tutaj więcej może o tym, jakie produkty stosują, jakie nowe może jakieś nowości wprowadzają do hodowli, powie nam kolega Ireneusz. Proszę bardzo. No, jak mówię, na karmę i odżywkę, odżywki dajemy z firmy Prime, natomiast w tym roku żeśmy wprowadzili nowe środki medyczne, czyli do kuracji gołębi przed lotami i w trakcie lotów od Dominika Palarskiego, mistrza Polski. Między innymi żeśmy wprowadzili DAC i EGS-a, to są środki na drogi oddechowe i DAC jest też na paciorkowce i gronkowce i na drogi oddechowe, także super jest po locie podać, bo wiadomo w kabinie mogą się zarazić i paciorkowcami i gronkowcami, i od razu są na drogi oddechowe, gdzie się też podaje. Także to stosujemy. Też w środku tygodnia, to jest czwartek, stosujemy taki środek od Dominika Palarskiego jak Speed Power. To jest hemoglobina i żelazo, gdzie tam no, poprzez wiadomo żelazo i plus hemoglobina, tam są te czerwone ciałka krwi, przyrost czerwone ciałek krwi. No i wiadomo, lepsza wydajność jest w ten czas, bo krew transportuje i tlen, i środki odżywcze.
No to by było tyle. Stosujemy też z innych firm, ale mówię, to cośmy prowadzili, jesteśmy zadowoleni po prostu z tego. Jest widać poprawę, jest szybkość gołębi w ten czas, wytrzymałość gołębi i ten. Tu no mówiłeś teraz o produktach, które stosujecie, o preparatach, które stosujecie teraz podczas lotów. Czy przed lotami też stosowaliście te produkty od Dominika Balarskiego? Też żeśmy stosowali właśnie ten DAC, DAC, bo to jest tam po każdym kropka. To dłuższą korację właśnie stosowaliśmy przed lotami i to jest gdzieś około 3 tygodni przed lotami, przez tydzień czasu. Czyli to się okazały środki skuteczne. Tak, to skuteczne. Super. Tak. Dobrze. Super, i współpraca z nim się naprawdę przebiega bardzo super, bo zadzwonisz dzisiaj, powiedzmy, i jutro już produkty są u ciebie. Dba o to, żeby nie leżały na poczcie gdzieś w ciepłym czy coś. To jest naprawdę no, bardzo ważne, żeby... No Dominik właśnie wczoraj nam też przed lotami, kiedy mieliśmy chwilę oczekiwania, podobnie jak tutaj u was, to też nam opisywał te produkty, też nam pokazywał, jak on to przygotowuje, jak miesza, jak dozuje to wszystko. Widzieliśmy, on tam mówił tak troszeczkę, ja tak ironizowałem, bo mówi, że on tak, że tak, no, tak mniej więcej daje, ale jak się dobrze wpatrzyliśmy, to miał i zbiornik na wodę był z miarką określona precyzyjnie, ilość była tego, dwie miarki podane, czyli 5 gramów. On bardzo tak szczerze to mówi, no, bardzo szczerze, powiem szczerze i... I tak dokładnie to właśnie. No właśnie to chodzi, nie chcę kogoś naciągnąć, nie chcę tam oszukać czy coś w ten sposób, żeby tak o tylko powiedział. On to jak mówi, to tak przeżywa to po prostu. Stara się, żeby ktoś zrozumiał i bardzo dokładnie tłumaczy po prostu. No i to mi się podoba u niego, ta rzetelność, uczciwość taka. Bardzo. Ale właśnie później dlaczego są te wyniki? Bo są dobrze kuracje przeprowadzone. On, tak jak ty mówisz, odmierza, to ma być skrupulatnie, tak. A nie ja sobie dam tak, a sobie dam tak. To musi być skrupulatnie, tak jak pisze. I on na tym wie, że jest dawka 5 gram, czyli łyżeczka. Tą pół, tak jak mówię, do wody daje rano, a pół daje na wieczór. I w ten czas mamy nie za dużo, nie za mamy idealnie. Przerwę. Tutaj my posługujemy się słowem łyżeczka. Ale teraz jest łyżeczka od herbaty, łyżeczka przykładowo od zupy i może być jakaś taka większa warząchew. Nie, to jest różnica. Dlatego właśnie chciałem powiedzieć, że tutaj bardzo ważne jest to dozowanie i nawet jak rozmawiamy, to powiedzmy, że tak, jeżeli mamy jakiś preparat, proszek, to powiedzmy jedna taka mała łyżeczka od herbaty, to można powiedzieć, że jest około 2,5 do 3 gramów. Tak. Natomiast taka duża, większa łyżka, łyżka od zupy, tak jak to nazwiemy, to może już mieć między 5 a 6 gramów, ale to też w zależności, jak ciężki będzie ten produkt. Ale zasadniczo, gdybyśmy stosowali takie miarki, co często są dodawane z różnymi preparatami, gdzie tam jest po prostu dozownik, albo na przykład jak na butelkach są takie malutkie kieliszki, też plastikowe, gdzie jest miarka, to jest bardzo właśnie ważne. Tutaj widzimy, kolega Ireneusz nam właśnie też zwrócił uwagę, że to jest bardzo ważne właśnie to precyzyjne odmierzanie. O, tu jeszcze kolega. Ja jeszcze powiem coś właśnie odnośnie tego tematu. Jeden z swoich filmów oglądałem właśnie o Dominiku Palarskim i on tam tłumaczy właśnie, że na przykład komuś tłumaczy daj tyle, a on poda więcej i później gołębie przestrzelą, czy słabiej polecą, czy coś. To jest bardzo ważne i on to dokładnie tłumaczy, ale może nie wszyscy słuchają. No. Czyli bardzo tak jak brat mówi, chcą polepszyć, a to jednak pogarsza sytuację w ten czas. I z reguły to, co jest napisane, na tym trzeba po prostu dać precyzyjnie, tak jak się nazywa, jest to napisane. Tak, ale to też jest błąd, bo nieraz piszę na łyżeczkę na przykład na litr wody. Zimą gołębie nie piją, hodowcy się cieszą, ale fajnie mało mi poszło lekarstwa. Ale co to za kuracja, jak on tam praktycznie nic nie wypił, czyli nie zażył tego lekarstwa. Nie tyle ile tej dawki odpowiedniej. Tej dawki odpowiedniej ile trzeba. I najlepiej jest podawać na przykład na karmę, ten rano i wieczorem na karmę. Lub zimą wiadomo, jak się raz karmi, to raz, ale i w ten czas on łyżeczka przeważnie pisze na litr wody, to jest na 20 gołębi i wiemy, że ten gołębie dostały tyle, ile trzeba. Nie za dużo, nie za mało. Tutaj teraz w gołębniku, jakie masz podane do wody preparaty? Bo tam już rozumiem, woda i karma czeka w karmikach na gołębie. Tak. Co tam w tym dzisiaj tutaj podałeś im po przylocie? Dzisiaj podałem glukozę plus elektrolit. Czyli mało tego elektrolitu, bo wiadomo, oni dużo piją te gołębie, jak przyjdą z lotu, bo dzisiaj jest i gorączka, no i dłuższy lot. Dlatego dałem mało tego elektrolitu, można powiedzieć tak o 25%, co jest zalecane. Dlatego, że on jak przylatuje, pije bardzo dużo. Czyli jak 25%, on pije 4 razy, tak wypije tyle, ile powinien wypić. Bo jak damy, wiadomo, tyle, ile pisze na tym
instrukcji. Na instrukcji, na tak, a on przylatuje z lotu, wiadomo, spragniony, no to on 4 razy tyle wypije i się, zamiast mu polepszyć, to się potruwa. To wszystko, alkohol też jest dobry dla człowieka, tylko ma ilość, a dużo wiadomo, że się trujemy. Tutaj bym polemizował, ale to no, a tak samo masz choroby, aminowitoza, czyli masz, przedawkujesz witaminy i też będziesz, to jest choroba. Tak, oczywiście. No, i tak samo ja mówię z tym. Także trzeba uważać. Tak, trzeba uważać z tym. Nie za dużo alkoholu popijać. Nie popijać. Małe ilości. Woda też dużo, wody, żeby nie było w popijaniu, bo wtedy człowiek od wody rdzewieje. Tak, dokładnie. Tak, dobrze. Tutaj będziemy czekać na gołębia, a w międzyczasie za chwilkę, chyba o tu Irek coś jeszcze chciał dodać? Nie, bo mówię, na zachodzie robią w ten sposób ci mistrzowie, że oni po przelocie dają czystą wodę i później jak na przykład zabiera samiczki i wypuszcza do wody, bo ja tak samo, jeszcze, żeby oni to dojedli co wcześniej zaczęli i wypuszczam do wody i w ten czas można dać, tak jak pisze, tyle i tyle elektrolitów na litr wody, bo on już ten czas mało wypije. Wtedy jesteśmy pewni, i teraz tak, i w ten czas on dobrą dawkę sobie wypije. I później na wieczór można zmienić inną wodę, albo zostaje z elektrolitem, także że ten. Tutaj u was w oddziale teraz się odbywa, to jest trzeci lot, czy drugi, czy? Czwarty. Czwarty lot już. I jak wygląda wasza ta klasyfikacja po tym trzech lotach już wcześniejszym? Po trzech lotach jesteśmy pierwsze 5 gołębi z całości na czwartym miejscu, a typowane na drugim miejscu. Tutaj jeszcze tylko przypomnijmy, oddział Łęknica, oddział Żary, przepraszam, 0370. Ilu hodowców liczy? No jest nas prawie 100 hodowców. Prawie 100 hodowców jest, oddział jest taki sobie, można powiedzieć, liczebnie średni. Liczebnie? Tak, liczebnie średni, a gołębi wkładamy tak gdzieś, no zgłoszone było 5000 gołębi. Nie wiem, być może, no nie, też jest tak, bo komunie, bo tego nie każdy zawsze wkłada. Tak do, od pierwszego lotu praktycznie się trzymamy między 3,5 tysiąca, a prawie 4 tysiące. A te loty, które do tej pory się odbyły, były super, były ciężkie? Super, super. Nie, były loty, bardzo dobre loty były. Pierwszy lot był... Znaczy, to są krótkie loty, można powiedzieć, tak jak brat mówi, w tym sporcie rządzą dwie rzeczy. Gołąb i wiatr. Pierwszy lot był szybki, praktycznie mało strat było. To dobrze biliśmy z pierwszego lotu. Drugi lot był też szybki, ale znowu wiatr się zmienił, to Żary, sekcja Żary ładnie biła gołębie i teraz trzeci lot też miał dużą prędkość, też praktycznie bardzo małe straty, tak jak mówię, jak na razie te trzy loty. Czyli dla was te loty są za waszego na pierwszym, na pierwszym locie, tak. Z tego co wiem, że no była ciężka pogoda, nie była dobra pogoda, ale wypuszczenie prezesa do spraw lotowych jest, no to jest dobry człowiek, bardzo stara się, powiem jak szczerze. Jak się nazywa, to jeszcze powiedzmy. Ryszard Trzeciak i chcę mu tu podziękować, już kiedyś nawet dziękowałem w gazetce, też wiem, że w dobrym locie, bo naprawdę stara się ten człowiek i tak wypuścił gołębie na pierwszym locie, że była, mówię, nie było pięknej pogody, było pochmurno. W Polsce mieli ciężkie loty niektórzy hodowcy, ale on po prostu czekał, sprawdził pogodę i na trasie nie było żadnego deszczu, nic. I był bardzo ładny lot, bardzo ładny. Nawet powiem tak, gołębie siadały tutaj, że dzieci chodziły patrzeć, bo no, było na co patrzeć. A twoje dzieci? No moje, nie sąsiada. No. Właśnie tak się pewnie chciałem tylko... Dziewczyny, tak, wiesz, tak. Ja mam okno i wszystko widać z okna z domu. No, tak powiedzmy, no, że to dzieciak, się chwali. Przepraszam, że jak przerwę, to dzieciach, to tak kolega się może nieprecyzyjnie wyraził, ale my w zeszłym roku podczas lotu w Barcelonę oglądaliśmy te dzieci, to takie 20-kilkuletnie młode dziewczyny. To dorosłe było, dzieci. Było co oglądać, o właśnie. Tutaj, dość dorosłe dzieci. No, także tutaj koledzy mogą przyjechać, zobaczyć też wspólnie z dziećmi, pooglądać nawet. To jak kolega Krzysztof powiedział. Ale nawet to dzisiaj świadczy o tym, że myśli ten kolega, bo stara się, bo jednak nie wypuścił szybko gołębi. Czekał jednak. Mamy bardzo dobry zestaw właśnie tych ludzi, którzy obsługują nam samochód, bo to są też bardzo ważni ludzie, kierowcy. Oni są kamerą tam na miejscu, oni informują tego człowieka, co i jak jest. I w porozumieniu kabina a prezes do spraw lotowych zdecydowali, że wypuszczą gołębie za 29. Bo dzisiaj rano, wczoraj była brzydka pogoda, deszcz padał cały dzień, dzisiaj już się ciepło zrobiło i występowały mgły. I te mgły były wszędzie. I myślę, że no późno wypuszczone, można powiedzieć, czas, ale lepiej wypuścić później, aniż w mgłę. Bo ten czas te gołębie nie wiadomo, gdzie one pójdą. Idą w lewo i w prawo. A tak myślę, że nie będzie źle dzisiaj.
Także tutaj kolegom się udaje, bo jak my tu jeździmy po Polsce, kolegom relacjonujemy, jak wygląda sytuacja w różnych oddziałach, jak tam w różnych hodowlach, to widzieliśmy, że to jest bardzo różnie. Te pierwsze loty dla wielu oddziałów były ciężkie, trudne. Tak było też przy tych kolejnych, bo tu widzimy, jeździmy po Polsce, tak jak kolega Krzysztof wspomniał, są duże anomalia pogodowe. To ja mogę dużo oddziałów na własne życzenie gubi gołębie, tak. Dużo. Bo nie interesują się pogodą na trasie. Dlaczego do mnie na przykład dzwonią niektórzy z południowej Polski, z niektórych oddziałów, pytają się, jaka jest pogoda, bo to jest trasa przelotu, nawet widzieliśmy, jak to gołębie lecą z terenów niemieckich na południe Polski. I powiedzmy, pytają się o pogodę. Teraz na przykład my stoimy za nimi. To już na przykład ja mam rozeznanie, co jest przede mną. I to taka współpraca właśnie, takie punkty potworzyć, to na pewno dużo się uniknie katastrofalnych lotów. Ty, może pomysłem dobrym by było to, co widzieliśmy u kolegi Zbyszka Oleksiaka, jakby takie stacje pogodowe małe sobie tutaj postawiać i po prostu na podstawie tego... Bardzo mądra rzecz, bardzo mądra rzecz. To będziemy musieli takie coś... I ten czas się uniknie właśnie w większości tych lotów katastrofalnych, bo... Na takiej stacji możemy obserwować temperaturę, wilgotność, zachmurzenie, prędkość wiatru, kierunek wiatru i takie po prostu własną stworzyć taką malutką sieć po prostu informacji pogodowych. Dobrze. Tutaj coś jeszcze na razie nie będziemy chwilowo dodawać. Teraz będziemy czekać na gołębie. A jeżeli będzie więcej czasu, oczywiście jeszcze tutaj z kolegami na różne inne tematy ciekawe, interesujące tutaj hodowców porozmawiamy. I prawdopodobnie pojawił się nam już pierwszy gołąb tutaj z lotu. O, przyleciał, widzimy. Wszędzie jest ten sama, choć. Oj, następny jest już. Nie, to dziki. To dziki? Aha, dobrze, ale ten już szedł. Zaraz tutaj koledzy, zobaczmy, cała delegacja idzie. Krzysztof, Ireneusz idą zobaczyć, zaraz nam powiedzą, co to za gołąb jest. Na razie mamy pierwszego gołębia. A która jest godzina, Irek? Za 13. Za 13 pierwsza. Czyli ile godzin leciały? 12.47. 12.47 obity. 3 godziny i 7 minut. 3 godziny 7 minut? To nie jest źle, bo tak nie. To nie jest źle, to jest dosyć duża prędkość. Tak, widzimy. A odległość. Ale z kierunku przyleciał ten gołąb. Z kierunku. Ma podwiad jednak. To dzisiaj może być taki wyrównany lot. Dobrze. Jeśli się kto przygotuje, tak ma. Zobaczymy teraz ładnie. Czekamy na następny, jeszcze tutaj chwilę popatrzymy. Na razie. Niebo w dalszym ciągu jest niebieskie, praktycznie nie ma chmur, takie pojedyncze, malutkie chmurki. No, pierwszy to zawsze może być wystrzałowy go. No. Koledzy jeszcze nie dzwonili, tak tutaj z reguły wam też dzwonią, nie? Jak to wszędzie meldować, a tutaj na razie nikt... Wy macie gołębnik, przypomnijmy, położony najbliżej, najdalej? Najbliżej z tego... w całym województwie. Z tego kierunku? No najbliżej z każdych kierunków, najbliżej. Tu za naszym domem jest już granica państwa, a z tyłu za plecami... województwo dolnośląskie, a całe województwo zielonogórskie i cały oddział jest tam dalej w Polsce. Rozumiem. Dobrze. Ostatni gołębnik jesteśmy. Tak. I jeszcze typowany, bo my typujemy, żeby mamy mistrzostwo typowe. No i tu się telefon odzywa. Jeszcze raz powiedz, Irek, jeszcze raz? To jeden stypowany, bo my mamy mistrzostwo też typowany. Halo? Tak? W oddziele. I to jest jaki gołąb? Bo jak już odczytałeś, to jest samiczka, samiec? Samiec. A iloletni? Dwuletni. Dwulatek, tak? Tak, dwuletni. Dobrze, więcej nam powiesz o tym gołębiu, po czym to jest może coś? Bo ty pamiętasz, ty to zawsze zajmujesz się tutaj, przypomnijmy, rodowodami, ewidencją tej hodowli? Ojciec to jest 50% Webrücken, a 50% Junkers. Junkers 2 lata temu zdobył mistrzostwo Belgii na średnich dystansach. I co, Irek, przepraszam, Krzychu, tam meldował ktoś jakiegoś gołębia? Nie, 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 nie. Telefon niezwiązany. No niemile widziany na pewno tej godzinie, kiedy gołębie przylatują, ale zobaczymy, poczekamy na następne. No stąd. I pojawił się kolejny gołąb, zobaczmy, o pięknie podchodzi, zobaczmy go tu, o tak, 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 siadł teraz tutaj na szczycie. Chodź. Koledzy go wołają, ten dźwięk słyszymy w każdej hodowli, tutaj tylko nie ma tego potrząsania wiadelkiem z ziarnem, grzechotki takiej charakterystycznej. Chodź. Gdzieś musi być jeszcze. Chodź. Nie wiem, czy było słychać, ale koledzy mówią, że jakiś jastrząb musi być. Gdzieś tu. Zobaczmy. Kolega Krzysztof. Irek pójdzie go zawoła teraz. Chodź. Czepie od wiatru. O! Tam też macie, bo tu macie 4 anteny, tak? 6 anten, przepraszam. 6 anten. Pikło? A nie słyszałem. A zaraz zobaczymy. Kolega nam od razu powie, ile minut po pierwszym gołębiu przyszedł ten. Co to też jest za gołąb? To młody. Ten to młody? Roczny. A to będziemy za chwilę wiedzieć.
I co, odbiło go? Tak, tak. I co to jest za gołąb? Zaraz ja powiem. Może będzie wiedział. Będzie wiedział, przecież się kolega Ireneusz jakie ma pamięć dobrą. Jakie wszystkie numery znałem, teraz Irek. No. To jest sam, czy go od ciebie krzyk? 6631. Tak. On też był typowany. Chodź, o, też typowany? Chodź, 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 chodź. I są... A to... To nie nasz. Zakręci zaraz, zobacz. Tak, zobaczymy. Zobaczymy, czy takie zdolności rozpoznania gołębi Krzysztof ma. Wybitne. Ale popatrzmy. No, chyba nie. Nie, nie. Ja po locie widziałem, to nie. Ten drugi też był typowany? Składał skrzydła. Tak. I z jakich gołębi to jest, pamiętasz może? Ja nie wiem, bo to jest Krzyśka. Aha, Krzyśka. Tak jak wolą, lecą gołębi. Krzysiek pewnie nie będzie pamiętał. Nie. Ale zobaczmy, jak wyglądają hodowcy wpatrujący się w niebo. To ja odejdę trochę dalej, żeby szerszym kątem objąć, tutaj więcej pokazać. Widzimy. A ile było poślizgu między pierwszym a drugim? To 5 minut było. Około 5 minut. Dobrze. Więc poczekamy na następne. I tuż dosłownie kilkanaście sekund po przybyciu drugiego pojawiły się dwa kolejne gołębie. One z kierunku przyszły? Tak, z kierunku. Osiadają, jeden jest tam połowy taki. Jeden jest nakrapiany. Czerwony. Linia wosa. Wosa tego 9-4 od Hańca Wilegorica. O, widzimy. A nie, to są czyjeś. O, i tu kolejny jest. To jest kolejny. Tak, ale przyjechał tam, przyleciał stamtąd, przepraszam. Stamtąd. No, idą tak. Tam jeszcze dwa inne latają, to chyba nie twoje. Nie, to. Nie, to są czyjeś. Czyli razem już jest 5 gołębi. O, zobaczmy chwilowo. Na tym czystym niebie. O, idzie następny, następny leci, patrz. O, idzie następny. I z tamtych kierunków właśnie lecą. To jest jaki kierunek? Południowo-zachodni? Znaczy to jest taki zachodni, można powiedzieć. Zachodni, bo to tak, Hanower to jest na środku. No, no, ale nie, nie, teraz tam co przyleciał stamtąd. Znaczy on leciał tu bardziej zachodniego, bo południowy tutaj z lewej strony leci. Czyli z zachodniego kierunku lecą. O, krąży tam. I tu jest. Przypomnijmy, one lecą z 350 km około, z miejscowości Pajna. I na desku, to jest piękne. Tak, od razu siadka. To jest zawodowiec. Ale pomylisz tylko wylot. Ale skocz, nie przesiaduje na dachu. O. Czyli nie będzie miał żadnej straty z tym związanej. I pojawił się... Od żar leci, od żar. Następny lotnik. I tu jest chyba następny jeszcze. A, jeszcze tak, jeden? O. A ten od południa. O, tu widzimy dwa tak krążą. Czyli nie przychodzą, takie rozbite trochę są. Tak, nie? Tak, wiatr wszystko robi. No, tak, ale... Jak kolarze. Kolarze pod wiatr też się rozbite. Kolarze pod wiatr też. Też czerwony, też z linii wosa? Tak, to jest jedna linia. To jest zawodowa linia. Pomylił się. O, i dwa kolejne. Nie, 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 nie. Szpaków nie typ. Jak ten. Dwa następne są, są z tyłu, dwa z tyłu, zobacz, dobrze powiedziałeś. No ale też ja o szpakach myślałem. A tutaj taki białolotek jest taki, o, zobaczmy. Samiczka. Samiczka. No, o, teraz są drogi. Ale wpadają. To mi się podoba, zobacz. Od razu. Już ich nie ma, widzisz? Po przylocie od razu siadły na. A takie wejścia tylko przy wdowieństwie prawie są. Wiązówce. A tutaj latacie metodą totalnego wdowieństwa? Klasycznego. U nas podstawa to jest klasyczne. I samcami, ale lecimy też samiczkami, ale główną podstawą u nas to jest klasyczne wdowieństwo samców. Samice ich partnerki zostają, a samce idą na lot. Na razie mamy chyba około 9-10 gołębi, coś takiego. Ze 150 wszystkich razem, które zostały, około 150 wypuszczone na ten lot, tak? Dobrze. Widzimy tam, Irek przycupnął troszeczkę bliżej. O, i dwa, o, cztery następne właśnie. I z tego zachodniego kierunku ładnie, cztery, nie, nie, jeszcze jeden jest. Cztery są. Tutaj trzy i tu jeden poleciał kawałeczek dalej. O. Tak, o, czwarty, nie, to tam jest inny, ale tu jeszcze jeden jest. Krąży gdzieś. I też widzimy od razu te gołębie siadły na wlotach. Sąsiad nie miał kiedy wypuścić. Sąsiad też jest hodowcą? Członkiem, tak, ale członkiem, przepraszam, członkiem związku? Kolorowy. Kolorowy. Lenisko tak. Lenisko tutaj na domu.
kolorowych, hodowców gołębi kolorowych. Dobrze. Popatrzmy, może coś za chwilkę się pojawi. Z południa przyszły dwa następne gołębie. Te zginęły za tymi, za drzewami koronami. Idą dalej na Polskę, tam wysoko. No, ty nie będę, kolegom nie pokażę, bo tu akurat jest pod słońce, ale tutaj są już, o, widzimy. Zobaczmy, czy one też zsiadły na dachu, ale zaraz zeskoczą pewnie na klapy od razu. O. Tak, o, poszły na drugi daszek. O, jeszcze kolejny wylądował. Ja podejdę może szybko tak z boku, bliżej. Zobaczcie, koledzy. Zobaczmy na koronach drzew, widać, zaczęło wiać nawet tak więcej trochę. Tutaj na miejscu, ale po drodze też nie wiadomo, co tam się działo. Ale po czasie przylotu zakładamy, że też miały podwiatr. To jest, jak kolega Krzysztof wspomniał, to jest dla nich dobrze, bo przy takim położeniu gołębnika, kiedy jest lot pod wiatr, nie ma tego przestrzelenia niejako i powrotu. Nie. I czas jest wtedy dość korzystny. Działa. No i, o, i tak przychodzą. I widzimy pojedynczo, dochodzą te gołębie. No. Później jeszcze nam koledzy powiedzą, pokażą w gołębnikach, jak one wyglądają i zobaczą, jakiej formie są. Zobaczymy. No. Ale z wchodzeniem też nie mają żadnych problemów. O, a to wasze nie. To zobaczmy, tu jakieś inne gołębie z innych. Tutaj jakieś może, ale to wasze mogą być. Nie, zobaczmy, o, tam taka grupa, o, tutaj, ale tutaj dwa się pojawiły jeszcze. A tamte sobie zobaczmy, koledzy, tam poszły w Polskę. Granice przekroczyły. Bez kontroli już teraz. Tak, granica właśnie przebiega, tu jest Łęknica, a po niemieckiej stronie się miejscowość nazywa jak Bałce? Bałcen? Tak, tu widzimy. I ciągle przybywa po jednym gołębiu. Dwa tak takimi grupami przylatują. No tu się słyszymy tylko. O, dwa następne. Widzimy, wiatry pięknie unosi, szybują nad gołębnikami. A dziewczyny też. No. Które będziecie mieli dzisiaj otwarcie zegarów? O 18 tutaj w sekcji w Łęknicy. Tu są. O, tutaj widzimy, o, przyszły. Trzy. No, zobaczymy, ile ich się zejdzie, jak szybko. Te konkursy, te ostatnie, długo trwały u was? Nie, niedługo. Zobaczymy, jak... Nie powiem dokładnie ile, ale niedługo. Ale zobaczymy, jak ile będzie były dzisiaj. Tak, bo to krótsze to były też, jeszcze jak mówiłeś, były szybkie, takie wieczne, były szybkie loty. To wszystkie weszły te z tych, co przyleciały? Wszystkie? Tak. O, teraz następne. Wosek. I tam jeszcze jeden. Tu zobaczmy. O, tu. A nie, to dwa patrzy. Trzy są. O. Widać, jest grupa rozbita tak. Samicki, no wołaje.
wiatr, loty, to tak samo jak kolarze. Kolarze, peleton jedzie, też się rozrywa. Mimo woli, że nie jest górzysty etap, ja bardzo kocham kolarstwo, lubię kolarstwo. Oglądam w moim, to jest Tour de France wyścig. Giro d'Italia też jest dobry, ale najtrudniejszy, tak jak Barcelona u nas, lot, tak Tour de France. I to tam widać, jest płaski etap, ale jest pod wiatr, peleton się rozrywa. I tak samo byliśmy, tak samo gołębie. Byliśmy kiedyś u Hubena, na świętej pamięci Jeffa. Belgowie co kochają? Kolarstwo i gołębie. Lub odwrotnie. I rozmawiamy. O, teraz cztery. Popatrzmy. Zaraz wrócimy do rozmowy. No. Pięknie wchodzą. Ten czerwony, drugi czerwony, dwa czerwone. To wszystko z linii Vossa. I biały ci. Ten biały to nie nasz. No dobrze, dobrze. Zobaczmy tutaj czarnego konia, biały gołęb, gołąb. To nie nasz. Zakochał może w jakiejś tej. Dobrze. A propos tej miłości Belgów? Byliśmy właśnie u Hołbenów po gołębie i siedzimy sobie z Jeffem Hołben świętej pamięci i z jego synem Lukiem. Rozmawiają z nami o gołębiach, Luk typowo, a Jeff, on herbatkę sobie pił i cały czas telewizor, bo wyścig leciał. Bo wyścig leciał. I był fanem kolarstwa. To się przekłada właśnie, tak? U nich są płaskie etapy, szybkie, sprinterskie, tak u nas, dobre loty, krótkie, jeszcze ładna pogoda, też bardzo szybkie, 10 minut konkurs, tak samo jest tam. Jak jest pod wiatr, to się rozrywa, jak są długie loty, to tak kolarze wjeżdżają w góry, też się rozrywają i na długich lotach, nieraz tych maratońskich, też takich nie ma gwałtownych przylotów, tylko są takie przerwy przy lotach. I tak się wszystko to przekłada. Tak. Kolarze, a gołębie praktycznie to jest... Podobne analogie rzecz, są. Tak. Widzę, Irek skończył przeganiać tego białego gołębia, ale twardo poszedł kawałeczek dalej, na domu siadł na eternicie. Oj, następny przyleciał gołąb. To już od was na pewno. Tak, tak, tak. O, przyleciał tam za korony drzew, ale na pewno za chwilkę tam siądzie na którymś z lotu. Podleciał. Na wesela. Na wesela. Tam są dwa też kolejne. Na Polskę. Ale wysoko idą, także będą na pewno nie z tego gołębnika. Chodź. On się czegoś wystraszył już. Może jakiś gdzieś jastrząb, coś się pojawiło innego w niebie. O, następny będzie. Tu widzieliśmy wczoraj u Dominika chyba czaple. Krasy leci, zobacz. Dominika się pojawiła czapla. On też mówił, że zwłaszcza młode na początku, to mówi, bardzo wystrasza. Czapla czy żuraw? Jak zobaczyły, to mówi, kiedyś jak młode wyszły, to bardzo wypłaszają. Mamy jaszczębie na tej wieży, mamy gniazdo. Te małe jaszczębie, jak pustułki, czy jak to się pustułka, nazywa? Coś takiego. Tu zobaczmy, taka wieża jest i te, one sobie tam mieszkają, tak? Tak, tak, tam mają widzimy gniazdo. Cześć, Jurek. Na tym gnieździe, tutaj, no, na tej wieży, przepraszam, gnieździe. O, zobaczmy, tam żyją sobie drapieżniki, one trochę poszą, te gołębie straszą. Ale widzimy, że tutaj... Nie ten... Nie przeszkadzaj. O. O, siadły tu bliziutko. Są z tego gołębnika widać chyba. Siadają sobie. Te pierwsze miały takie przerwy, ale teraz jak siadają, wiesz, ale lecą w kierunku, nie? Pod wiatr mają. No, na razie sobie. No, nie weszły jednak. Jeszcze sobie poszły polatać. Ponownie wylądowały na dachu. No, kolega Krzysztof mówi, że nie są zmęczone, także nie mają, nie chcą tak o tym widzieć. Już się zdecydował jeden. A się pojawiają następni nad nami. Siadają na różnych wlotach. Ten dźwięk, chodź, to jest bardzo popularny, wszyscy tak wołają praktycznie. Może po niemiecku spróbuj. Kom. O, widzimy. Krzysiu Wrocki woła po niemiecku.
No i dało efekt. Dało efekt. A dwa następne w niebie. O. Trzy nawet. A biały, ten kolega z innego dachu obserwuje tych. Jestem biały. Ta, i se myśli, frajerzy, tyle przylecieli, a tu se po okolicy latam. Nie, tam chwilę, to z kierunku. Z kierunku, dobrze. Tfu. Trzy razy plunął. Zobaczymy, jak będzie lista. O, dawaj. Tam też trzy idą i kolejne, ale to są chyba nie od ciebie. A to mam cztery, zobacz, to cztery. A tu cztery przyszły, o tu. Więcej, Krzysiek, tutaj z 10 taka grupa przyszła, zobacz. O. Tak właśnie, na pierwszym locie było. Zobaczmy, taką większą grupą przyszły teraz. Pięknie siadły. I tu widzimy jednego, tutaj to mamy go tutaj. Tak, już go piło. Tutaj czerwony taki siadł. Większość już weszła. Tych czerwonych widzę dość dużo macie, nie? Oj, słuchaj, od ilości głowa nie boli. No, no. Jak jest linia konkretna, to jest linia, widzisz. Tak, to jest ten WOS 94. Wszyscy znają WOSa czerwonego. Tak, tak, to jest Hańca Wilegorica gołąb. Też kiedyś byłem u niego osobiście, co widzieliśmy w zeszłym roku. On kupił oryginalnego Jansena. Był WOS 74, a myśmy w 94 kupili z tej linii WOSa. I nazwaliście go WOS 94. Właśnie. On jest na stronie internetowej, zdjęcie sam robiłem, pamiętam. No, tu jeszcze zobaczmy, hodowla się jeszcze nazywa Szumiące Skrzydło. Ja tu szumu nie słyszałem, To kolega nam, jak mieliśmy otwarcie tego gołębnika, zrobił taką właśnie. Nie mu szumiało, ale była w głowie, tak? Takie... To były ściny. Ściny to szumiało, to się zgadza. Szampan rozbijany był, tak, statek się chrzcił. A kto matką chrzestną był? Mirek Gajdecki z sekcji Przewóz. To była matka chrzestna czy ojciec? Ojciec. Bo teraz jest popularne, są związki partnerskie. Nie. Może za kobietę robił. Za matkę chrzestną. W tym sporcie to raczej są ojcowie chrzestni. Aha, rozumiem. Matki się nie chcą decydować za bardzo. Aha, rozumiem, rozumiem. Także było tutaj uroczyste otwarcie gołębnika tego nowo wybudowanego. Wodowanie takie. Tak, dokładnie. Czy wodowanie. Później było ostre wodowanie. Wodowanie, no dlatego to... Dlatego stoi, trzyma się. No właśnie. Dobra. I patrzmy, tak wygląda hodowca patrzący w niebo za swoimi gołębiami. Chodź. Teraz białolotek taki niebieski. O, ląduje tam, ale to nie do nas. No do was, o tu widzimy z daleka. Ale ten z innego kierunku całkiem. Tak, ten od żar. O, jak widzimy. Szybowiec. Wysoko, wysoko. O, jeszcze drugi jest. O, jest drugi, no tak. O, teraz pod słońce są, to ja tam nie będę skierował obiektywy, bo to i tak nam nic nie da. Popatrzmy, gdzie on teraz podejdzie tutaj. Zaraz się on... No. Trzy, cztery. Czym więcej krążą, tym więcej się zbiera. Przylatują. Ale widzimy, Lotowicz też się ten biały gołąb cały czas przygląda, tam zobaczmy. Przyszedł kibicować kolegom tutaj i koleżankom. Na loty? Tak, przecież jest tak zmęczony, że nie chce odlecieć. To ja go byłem tam, wiesz, wygonić. No i co, i to jest też z lotów? Tak, też z lotu jest. Dałbyś się biedakowi na karę. Sekcje też dają. Ma białe? Kolega białe gołębie i lecą te gołębie, wiesz, no. Może to nawet nie jest jego być. Jest zmęczony i... Chodź. Te na razie wszystkie weszły, ale za chwilę się na pewno pojawią kolejne. Tu na dachu widzimy kolejnego zawodnika z lotu tutaj. Jeszcze w niebie też są inne. Kolejny czerwony. Chodź.
Czeka, samiczka taka duża jest, widziałeś? Piękna samiczka. A niebieska, ta niebieska? Ta nakrapiana, lekko nakrapiana taka. No. O, chodź, ten chodź, derwa, chodź, ten czerwony. O, ile grucho daje. Sukami. A, czeka, 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 czeka. A jeszcze nam zajdzie. A, czeka, 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 czeka. A, ćka, wypuszczone. Mu się chce. O, i wszedł. A, ćka, ćka, ćka. Teraz nakrapiany pstry taki siadł. Krzysia pruskiego samicy. Tak? Ja na nią mówię Krzysia. Krzysia, to jest samiczka. Tak. Krzysia to kolega... Westretę to jest po oryginalnym naszym Westretę, a od Krzysia pruskiego samiczka. Też po Forsztretę, bo on nie, tam nie, ma? Nie, to Kopman. Kopman. Bo my się kolegujemy się i wymieniamy się, jak to się mówi. Taką małą wymianę sobie też robimy, na przykład w tamtym roku Krzysiu dał tutaj wspólną hodowlę do naszych samiczek od Kopmana swego syna Mr. Merwen i było tak jeden na jeden, żeśmy się podzielili, także tak współpracujemy sobie od czasu do czasu. Przyleciał. Samczyk? Samczyk. Chodź. Po dwa następne. O, ćka. No, pomału się schodzą. Tak, od przylotu pierwszego to minęło chyba już ile? Ile? 30 chyba 2 minuty. 32 minuty, czyli ponad pół godziny już się schodzą. Bo z 60 już będzie, co? 70. Zobaczymy tam czas. No, ale wchodzą, widzimy, siadają, nie przebywają długo na dachach czy tam w powietrzu. Widzimy te wszystkie anteny wlotowe u kolegów. Szumiące skrzydło. Jeszcze raz tam zobaczmy ten napis. No, tak się tutaj nazywa. I ile tam masz, Krzysztof? Z naszej drużyny jest 50. Na 106 jest 50 z naszej drużyny, a tej drugiej to mi nie pokazuje teraz. Dobrze, to dopiero po jak... A już następne siadają. Moduł trzeba zmienić, wtedy będziemy także, widzieć. Także to już prawie 50% już jest, pół godziny. To z takiego lotu to nie jest źle. O, tutaj siadły właśnie, o te dwa. To jest konkretnie. Chodź. Te, co mają czerwone zapinki, to są tej drugiej drużyny. O, widzisz? O, jest jeden z czerwoną zapinką. Od dziewczyn. Zobaczmy, nie przebywają praktycznie. Ale co to za hodowczynie? Tutaj gołębie przychodzą, a ich nie ma. Ty... Oni mają swoich pielęgniarzy. Kto ma swoich pielęgniarzy? No, nasze córki. Aha, wy jesteście tymi pielęgniarzami. A córki są do wzięcia jeszcze, czy nie? Nie, jedna tak. Jedna tak. Brata. Aha, brata jest do wzięcia. Ładna dziewczyna. To też kiedyś nakręcimy, tutaj może znajdziemy. Ładna dziewczyna. Biorącego tu w Polsce, najlepiej jakby hodowcą się okazał. Taki rek? Moja nie, moja już jest mężatka. To by było najlepiej, nie? Jakby był hodowcą. A czemu nie, mile widziany. No. Także tak. Młodzi, powiedzmy jeszcze, jakie warunki musiałby spełnić? Dobrą wiedzę. Dobrą wiedzę, i hodowlaną. Chęci, i chęci do pracy. Chęci do pracy. Do szpachelkowania. A na co może liczyć wtedy? No, tak. No, to będzie musiał już... To córka już, wielka córka podziękuje. Aha, podziękuję córka, dobrze. O, biały. Oj, ten biały. Przysiadł się. No, to jest gołąb też, widać z lotu chyba jakiś. Tipesa nie ma, ale ma obrączkę. O. Chodź. To pewnie zabrał z nimi. No, chodź. O, obrączka jest biała, czyli to jest 2011 roku ten biały gołąb, albo z 2006, ale biały 11. Chodź. No chodź. Ona tak skrzydło ma opuszczone, czy ten? Tak. Wypuściła go wiatru. Chodź. Zmęczony. No chodź. I wiatr, i pod wiatr, jak to gołębie tak jeszcze krzywiają tak biurka. No chodź. No ten biały też widać, że cię słucha. No idź. Biały zaraz tutaj kopa i pójdzie. Chodź. Dobrze, tutaj widzimy ten gąb. Siedzi, może zaraz wejdzie. No chodź. A nie odbiło je jeszcze, nie? Chyba nie. Bo ona na skraju za daleko siedzi, a ten na skraju musi troszeczkę wejść. Oj, tu się pojawiły też trzy następne. I też jeden czerwony wśród nich. O, tu widzimy w hodowli u kolegów łepów jest tych gołębi
czerwonych duża ilość, a wszystko z tej linii WOSA 94, pochodzącego z WOSA 74 od Hańca Wilego Rica. Tam w zeszłym roku byliśmy z Arturem Pawelcem też w hodowli, a ja wcześniej osobiście z kolegą Tadeuszem Nowakiem wcześniej zdjęcia robiliśmy, także te gołębie są nam tutaj znane. Bardzo porządny pas byliśmy. Tak. Bardzo dobry hodowca. Super człowiek, super. Niesamowity pas. Wzór do naśladowania. Kolega Heinz Willi Ritz mieszka w Wiesien, tylko przypomnę. Brat był kiedyś u Vandenabele po gołębie z moją żoną, pojechali i z córką swoją. I na autostradzie 30 km auto mi nawaliło od Rica. I mój kolega, który mieszka w Kassel, zadzwonił do Willi Ritza i powiedział, że mają problem z autem. To on potrafił przyjechać, wielka sława, Ritz, to nie trzeba przedstawiać go. Ale on nie patrzy, że on jest wielka sława, że wielkie pieniądze ma. Wziął jedzenie dla gołąbków, wodę, wszystko, pojechał do nich, dał gołębiom jeść, zaopiekował się, pytał się, czy potrzebują pomocy jeszcze i bezinteresownie, bez żadnych pieniędzy, także niesamowity człowiek. To jest to właśnie, co powinno hodowców właśnie to jest godne, łączyć. Takie... godne do naśladowania. No. Tak. Chodź, 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 i po lasy tu, jesteśmy. A tu mamy, zobaczmy tego czerwonego gołębia właśnie po tym WOSie 94 Hańca Wilego Rica. No chodź, 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 chodź. Ten biały się kręci. No chodź, 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 chodź. To nie jest twój ten czerwony? Aha, z tamtego innego gołębnika. On sobie widzimy, przyleciał. Teraz i przykładowo z drugim takim lekko nakrapianym niebieskim siądzie sobie. A już weszły te dwa. Chyba zawsze trzymaj białe gołębie. Na weselach wykazy zrobił. Zawis. O, co chwilę widzimy, przychodzą. Dawaj, dawaj, dawaj. I jeszcze jeden tam, a nie, to ten biały. Także widać, że lot jest taki... tu jeszcze widzisz, i tam następny wysoko w niebie, o, tu cały czas schodzą. Lot jest taki, można powiedzieć, pogoda dopasowała dzisiaj. Dopisała. To dobrze. O, jest wosek. Dawaj. O, pięknie, zlatuje. To najpiękniejsze. Bezpośrednio. Najpiękniejsze to może być. To z drużyny. No chodź, 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 chodź. No to o, są następne i też wosek. Koniec, tutaj podsumujemy lot. Myślę, że niedługo już będziemy kończyć tutaj nagrywanie, a później na stronach internetowych sobie zobaczymy, jakie wyniki te gołębie miały. No, tu widzimy też, wszedł od razu, hop, jest już w środku. Patrzmy. Troszeczkę chmur na niebie jest, ale gołąb też się pojawił jakiś. Teraz już przywiało tych chmur troszeczkę więcej, ale ciągle jest piękna pogoda. O, tu jest też czerwony. Bo to krzyżówki, my nie mamy czystych. Krzyżówka. Krzyżówki, tak. 60, a jeszcze tej drugiej drużyny to... Tak, także... A, ćkać, ćkać, ćkać. Tam tej drugiej to też już będzie dużo, co? No, to jest z czerwonymi zapinkami. No, no. No, widzimy. Chodzą te gołębie tutaj bez problemu. Dobrze. Tutaj kończąc naszą relację tutaj z lotu u kolegów Łepu, gdzie tutaj dzisiaj relacjonowaliśmy lot. Tutaj już tych gołębi przyszło, prawie chyba 100 już jest ponad nawet, co? Stówka już, tak, będzie, już tak? Także pomału będziemy kończyć, ale teraz podsumowując lot i jeszcze chcieliśmy tutaj kolegę Krzysztofa powiedzieć o takie, poprosić o takie refleksje, co, jak ocenia lot. No, lot oceniam, że będzie chyba udanym lotem i samo to, że gołębie przelatywały, można powiedzieć, jeden za drugim. Także strat nie powinno być. Piękna pogoda, no tylko wiatr przeciwny, wiadomo, to też są trudności dla gołębi. Porywisty przeciwny. Porywisty przeciwny, ale tak jak u nas, nie wiem jak u konkurenci tutaj, bo lot uważam za udany. Tutaj jeszcze na koniec chcieliśmy też jeszcze tutaj przekazać takie podziękowania, które kolega Krzysztof, on powie teraz dla... Tutaj przede wszystkim pani Patrycji Poloczek z kliniki w Knurowie, tam Dewert Artur Pawelec. Proszę bardzo. Tak, my jako
zespół, jako rodzina Łepuch. Chcielibyśmy bardzo serdecznie, bardzo podziękować pani Patrycji Poloczek i całemu zespołowi, który pracuje właśnie w klinice Dewert Pawelec, za przeprowadzenie operacji naszym dwóm wybitnym gołębiom rozpłodowym, gdzie samczyk jeden przez rok czasu nie płodził, był, można powiedzieć, niepłodny, miał defekt jakiegoś guza miał. Wysłaliśmy do pani Patrycji, zaopiekowali się nim elegancko, zoperowali go, przysłano nam gołębia zdrowego z opisem jak człowiekowi ze szpitala, za co byliśmy bardzo zadowoleni, powiedzieli, żeby złączyć go i gołąb zaczął dalej być aktywny, dalej młode potomstwo się wychodzi. W tamtym roku najlepsza nasza samica z gołębi rozpłodowych zachorowała, miała guza w wolu, nie chciała już jeść. Bałem się, że nawet wysyłając, żaden weterynarz tutaj w okolicach, brat dzwonił, nie chciał podjąć się operacji tego gołębia. Zadzwonił brat do pani Patrycji Poloczek, powiedziała, że tak, proszę przysłać. Bałem się, że nie dojdzie do następnego dnia ten gołąb pocztą. Od razu się nim zaopiekowali, przeprowadzili operację. Gołąb zdrowy jest, w tym roku potomstwo wydaje, jajka znosi ta samiczka. Jesteśmy bardzo, bardzo serdecznie zadowoleni i no, powiem szczerze, pod wrażeniem, jeżeli to można, polecam dla wszystkich właśnie tą klinikę i opiekę pani Patrycji Poloczek i jej zespołu. Bardzo serdecznie pani Patrycja i dla pani, i dla zespołu dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Także my, jeżeli coś jeszcze kolega ma do dodania odnośnie lotu, odnośnie innych rzeczy, to prosimy, a jeżeli nie, to ja bym może kolega dodał właśnie. Pozdrowił wszystkich hodowców, życzył wszystkiego najlepszego, udanych lotów, no i dużo szczęśliwych chwil w życiu. Rozumiem. Także my też życzymy kolegom co najmniej tak udanych jak dzisiaj i do zobaczenia. Dobry lot, a wtedy jeszcze liczę, że się, kiedy już rozpocznie tutaj bardziej aktywnie pobieranie gołębi na Barcelonę, przesyłanie wszystkich tu będzie, to będziemy też dla kolegów lekcjonować i no i w tym roku też postaramy się to zrobić tak dokładnie od momentu włożenia tutaj w Łęknicy aż tam do Belgii, do Voorwelten, no i może jeszcze nawet się u kogoś uda zarejestrować przylot takich gołębi z tego lotu, ale to by się już trzeba było na kilka dni się chyba tam za ten, ale to by mogło być tragiczne troszeczkę, bo tak hodowcy, że tak powiem, wody by pewnie nie pili. Także do zobaczenia. Dziękuję i do zobaczenia jeszcze raz. Dziękuję, dobry lot. Dobry lot.